wizerunku oskarżonego. Wysoki sądzie, czy mogłabym tą funkcję nagrywania uchwalenia dziękuję przekazać koledze? Proszę bardzo. Dobrze. Trzeba się nagrzewać. Okay. No dobrze. Pan jest, rozumie, że jakby to pan, na pani rzeczy uchwala ten przepis, tak? Na moje, wysoki sądzie. Ale... Tak, tak, to mój sen, tylko pan mi pomaga, pożyczyła mi. Ja rozumiem, ale tutaj pan będzie nagrywał dla redakcji Anna Kruszewski, tak? Tak, tak. Dobrze. Skończyliśmy w trakcie pytań obrońcy i proszę bardzo pani chce się kontynuować. Proszę powiedzieć sądowi, czy z tym tekstem, który sąd zechciał czytać, pan czuje jakiś związek emocjonalny? Identyfikuje się pan z takim działaniem, z takim słownictwem? Więcej wysoki sądzie. Taką metodą. Jako artysta dostrzegam nawet źródło tego tekstu. Ale pytanie było inne. Czy się utożsamiam? Tak. Myślę, że gdybym się utożsamiał z tym tekstem, to by mnie tutaj nie było. Nie dałbym się z celi wyprowadzić. Ja nie utożsamiam się. Tak. Zlite po odczytaniu się sąd. Gdybym się utożsamiał, to by tutaj nie było. A w kontekście tego, czy pan kiedykolwiek działał, ukrywając swoje imię, nazwisko, wizerunek, miejsce, skąd pan przybywa, miejsce, gdzie pan występuje na spotkaniach z ludźmi? Nie, nigdy się nie ukrywałem. Nigdy się nie ukrywałem, jeśli chodzi o moją tożsamość, miejsce. Wiem, że to nie należy do naszej sprawy, ale to na się pojawia wątek realizacji lub realizacji dowodów złożył. To tylko jedno pytanie, wysoki sądzie. Proszę pana, czy pana policja musiała pojmać po wiecu 11 listopada w Kaliszu? Nie. Po wiecu 11 listopada... Czy był pan ścigany przez policję? Nic nie widziałem. Jak się dowiedzieliśmy, że wieś została otoczona, to była godzina 10 wieczorem. Poszliśmy sami do policjantów z Garem Bigosu i powiedzieliśmy, panowie, kończcie to, bo szkoda nocy. Oto Bigos dla was. Dzięki temu zaoszczędzili całą nas policjantów. Nie ukrywałem się nigdy, nie było takiej potrzeby. Po tym zdarzeniu w Kaliszu nie ukrywałem się policją. Nigdy się nie ukrywałem. Proszę pana, czy pana działanie 29 stycznia to było działanie według pana zamiaru, celu, który chciał pan osiągnąć, ukierunkowane na wywołanie cudzej śmierci? Według pana zamiaru, czy tak było ukierunkowane pana działanie, pana wypowiedzi? Panie mecenasie, fizycznej? Nie, myślę, że gdybym chciał kogoś zabić, to absolutnie na rynku w Bydgoszczy bym o tym głośno nie mówił. Tylko wzorem, naśladując światową literaturę, która przetrwała wieki, po prostu bym to zrobił. Także nie było to moim zamiarem. Proszę pana, ponieważ dążyłem do pewnych uwag na temat tego, czym się zajmowały media przez ostatnie dwa lata, to czy przed zamknięciem pana, albo już po zamknięciu do tej sprawy, słyszał pan, żeby komentował wypowiedź lekarza ze Szczecina, który domagał się godziny policyjnej zakazu opuszczenia województwa zachodniopomorskiego przez osoby, które się nie poddały przyjęciu tego preparatu? Media lewackie były zawsze za jak najbardziej daleko posuniętą restrykcją. Sam słyszałem audycję przypadkowo w radiu, chyba Radio Z, jak domagano się restrykcji covidialnych, wprowadzenia obowiązku paszportów covidialnych, segregacji sanitarnej wręcz. I motywowano to w sposób na wszystkie możliwe sposoby i odmiany. Dzisiaj, w maju 2022 roku, nikt już dzisiaj o tym nie pamięta. A jest taka restauracja w Karpaczu, która zamanifestowała, nasi widzowie nam donieśli, zamanifestowała swoją pierwszą w Polsce zdecydowaną postawę segregacyjną. Dzisiaj ta restauracja ma zupełnie inne zdanie w tej restauracji. Na przykład, jeśli politykę segregacyjną. Tak. Ta polityka segregacyjna
mogła doprowadzić, gdyby ona została usankcjonowana ustawą 1981, mogłaby doprowadzić naprawdę do rozruchów społecznych, eskalować te rozruchy. Natomiast cała masa cwaniaków, szubrawców, psychopatów wykorzystywałaby tę ustawę do krzywdzenia i zniewalania innych ludzi. No, w miejscu pracy ta ustawa dawałaby prawo do takiego zachowywania, które dzisiaj jest ścigane jako mobbing. Proszę pana, czy według pana zamiaru podczas tego wystąpienia w szczególności, czy pan kiedykolwiek decydował się godzić w to, co się nazywa praworządnością, bezpieczeństwem publicznym, wzajemnym szacunkiem? No cóż, takie wartości, to jest uzasadnienie aktu oskarżenia. Takie uwagi są poczynione w uzasadnieniu. Środki wyrazu, które stosuję, mogą budzić u niektórych ludzi niezgodę, ale chciałem zauważyć, że nie ma musu nas oglądać ani słuchać. My nie jesteśmy publiczną rozgłośnią czy publiczną anteną. Trzeba nas poszukać. Trzeba nas zdecydowanie poszukać, żeby nas znaleźć i oglądać. Także nie działamy w sferze publicznej, takiej ogólnodostępnej. Żeby znaleźć. Proszę pana, czy celem pana wystąpienia było sianie agresji, nienawiści i zarażanie tym ludzi? Celem mojego wystąpienia było, żeby ludzie, którzy za chwilę swoje chore pomysły zamkną w ustawie prawnej, żeby się zreflektowali, do czego prowadzą. Tylko to miałem w tyle czaszki. Proszę pana, czy zna pan jakieś dokonania pani Marceliny Zaliszy albo pana Pawła Olszewskiego, żeby ustawodawstwo, które zagwarantowało 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, 30% wzrost prób samobójczych u dzieci i młodzieży, 50% wzrost, a 30% wzrost skutecznych samobójstw. Czy pan słyszał o nich jakiejś inicjatywie, żeby to zatrzymać? Albo żeby dowiedzieć się, z czego to się bierze, bo może nie rozumieli, z czego to się bierze. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Nic mi nie wiadomo na temat dokonań pokrzywdzonych w tej sprawie. Czy w szczególności kwestii wstrzymania nadmiarowych zgonów, czy też samobójstw? Czy w szczególności słyszał pan o tym, żeby pani Marcelina Zawisza, która domagała się spotkania z premierem, żeby ten przymus szczepionkowy wprowadzić, żeby domagała się spotkania z premierem, żeby te kwestie, o które przed chwilą pytałem, żeby to zatrzymać, to szaleństwo i żeby ustalić, kto za to powinien odpowiedzieć? Panie mecenasie, jeśli... Panią Marcelinę pytam, bo pan Olszewski to nie zabijał. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nic mi na temat nie wiadomo na temat? Na temat działalności pani poseł z Marceliny Zawiszy, żeby wgłębić się w tragiczny temat skutków pandemicznych, procedur pandemicznych. Na temat procedur pandemicznych. Wiązał pan w jednym z wcześniejszych fragmentów wyjaśnień do tego panelu w Sejmie fałszywego o 100 tysiącach zgonów covidowych. Czy słyszał pan, żeby te media, które już po przerwie opuściły, podejrzewam, że wcześniej była przerwa, to by wcześniej opuściły, to czy pan słyszał, żeby te media prostowały to kłamstwo? Nie. Zrobienie takiego baneru uważam już za... Nie słyszałem o tym. Aby media... Komentowali ten panel. Które były, czy mainstreamowe? Mainstreamowe, trzymamy się na tych mainstreamowe. Mainstreamowe prostowały, tak? Tak, zwracały uwagę na ten banner, że jest fałszywy, że wywołuje
nieprawdziwe oblicze całej sytuacji. O 100 tysiącach, tak? Tak, o 100 tysiącach. 100 tysiącach nadmiarowych zgonów. To były właśnie według tych, co się tam schowali za tym banerem covidowym. COVID. Tak jest. COVID. Ponieważ ten baner był wykonywany przez ludzi władzy, najwyższej władzy Rzeczpospolitej, powinni byli sprawdzić, czy za państwowe pieniądze wykonują baner zgodny z prawdą, czy powtarzają kolejne kłamstwo. Które ma za zadanie podtrzymać w społeczeństwie histerię pandemiczną. Zgodnie z prawdą, czy też ma podtrzymać w społeczeństwie histerię pandemiczną. Czy pan słyszał o tym, albo może czytał pan, jest taka gazeta, która się nazywa Rzeczpospolita, i tam pani Marcelina Zawisza insynuowała, że brak przymusu szczepień spowoduje niebawem 1500 zgonów covidowych dziennie. Czy pan obserwował to, żeby ta gazeta sprostowała tą kłamliwą informację i żeby podała, że tych zgonów było maksimum 66 dni? Nie słyszałem pani mecenasie. Dziennikarze. A inni dziennikarze. Teraz tak, panie mecenasie, tylko musimy zapytać, bo to jest tak, takie długie pytanie. Tak, przepraszam, wiem, że to nie jest quiz. Materiał ten jest w aktach, więc... Nie słyszałem o tym, aby pani Marcelina zapytała, tak? I teraz... Umknęło mi to zrozumienie. Żeby w takim razie przysłyszał pan, żeby ona prostowała tą swoją wypowiedź. Absolutnie. Czy się pomyliła? Absolutnie. Prostowała swoją wypowiedź o że tym, że... Było, że jest zagrożenie 1500 zgonami dziennie, jeżeli się przymusu szczepień powinien wykonać. Dziennie. Tak jest. Dziennie w przypadku braku przymusu szczepień. Ośmielę się powiedzieć, że zachowanie posła Pogucirzyńskiej Marceliny Zawiszy przedstawia się wzorem reklamodawcy Pfizera. Reklamodawca z Pfizera jest zainteresowany, żebyśmy stali w kilometrowych kolejkach po następną i następną i następną dawkę szczepień. Przedstawię się jak zachowanie przedstawiciela handlowego Pfizera, które ma na zadanie, abyśmy stali w kolejkach po kolejnych dawki szczepionki. Tak jest, tak jest. Zresztą nie jest mi to dokładnie wiadome, ale tak zwani lobbyści, którzy są dopuszczalną formą funkcjonowania w Parlamencie Polskim, byli bardzo aktywni przy pracach Komisji Zdrowia właśnie za obowiązkiem szczepień. Tak zwani lobbyści byli bardzo aktywni. Bardzo aktywni przy pracach Komisji Zdrowia i lobbowali za przymusem szczepień, tak? Jeszcze mam odnośnie pytania Wysokiego Sądu z pierwszej części. Dlaczego nie znalazłem się na Komisji Zdrowia, kiedy były wysłuchania publiczne? A pan tłumaczył. To był bardzo krótki termin, nie zdążyliśmy. Z uwagi na te zawirowania, tak, jak tak przegapił ten moment, kiedy uzyskać tak zezwolenie na wejście do środka. Tak jest. To pan mówi. Dobrze. Proszę pana, czy pana zamiarem tych wypowiedzi 29 było wywieranie wpływu na działanie jakichś organów państwa, żeby one ze strachu nie robiły czegoś, albo ze strachu coś robiły? No cóż, panie mecenasie, wysoki sądzie, można tak to nazwać. Ale chodzi mi o pana zamiar. Czy mój zamiar, czy ja napisałem w pierwszym zeznaniu,
że był to krzyk rozpaczy starego człowieka i krzyk bezsilności, żeby się opamiętali. Tylko to było moim zamiarem, nic więcej. Pan pracował wtedy na umowę o pracę? Nie. Był pan pracownikiem, który by podlegał tym przymusowym testom? Nie, akurat nie, nie, nie. Ale ludzie, z którymi się spotkam na co dzień, prawdopodobnie by doświadczyli tej ustawy na sobie. Ludzie, z którymi się spotkam na co dzień, jako pracownicy? Wszyscy byśmy doświadczyli tej ustawy. Tak. Wszyscy byśmy jej doświadczyli. Czy zdarzyło się panu podczas tych wystąpień publicznych nakłaniać słuchaczy do działań sprzecznych z prawem? Nie przypominam sobie, żebym to robił. Zawsze mówiłem w liczbie pierwszej, zawsze mówiłem o sobie. Nigdy nikogo do niczego nie namawiałem, oprócz tego, żeby się organizować politycznie. Zawsze mówiłem o sobie, a także nawoływałem do organizacji politycznych, do brania czynnego udziału w życiu politycznym, do startowania w wyborach, do przejmowania władzy od dołu. A tego zapytam, a pan jakąś partię chciał założyć, tylko nie przyszło panu jakby do głowy, żeby partię polityczną założyć? Wysoki sądzie. Mówię tu w kontekście tego, co pan powiedział, że pana zamiarem było przejęcie legalną władzy. Założenie partii w dzisiejszych czasach jest to wręcz prawie, że niewykonalne. Natomiast przejmowanie Polski od dołu przez samorządy, stowarzyszenie, ruch, którego jestem cząstką, czyli Rodacy Kabraci, jest to ruch ludzi, których nikt do niczego nie zmusza. Nie ma partii, nie ma organizacji, nie ma statutu. To, co nas... Pani sędzia, bardzo przepraszam, ale nie robi zdjęcia w różowej bluzie, także... Która pani? W różowej bluzie wydaje mi się. Pani jest... Z aparatem. Pani jest przedstawicielką prasy, pani przypomni? Tak? Tak. Pani nie była przedstawicielką prasy, z tego co pani była. Nie, wydaje mi się, że była. Nie, wydaje się, że była. Wolny media. Ale legitymacji pani chyba nie miała z tego zapomnienia. Była. Chwila. Była od początku. Ja się jako ja rozumiem. Ale nie miała legitymacji, wydaje mi się, że nie teraz. Nie. Ma pani taką legitymację? Przy sobie nie ma. Ale w ogóle pani ma. Tak. Jest pani zarejestrowanym dziennikarzem, tak? Mamy tak, Tyrol 24, Polska Agencja Prasowa, Geopolityka, Gazeta Wyborcza, Polsat News, Ekspres i Gazeta Bydgoski, Gazeta Pomorska, Polskie Radio Pity, Wobec 3 Bydgosz, Gazeta Skarb.com. Ale tutaj pani nie ma, to rzeczywiście. Ja wiem, że jest od początku, tylko że pani chyba się, ja pani może kojarzę, to jest nie, a pani mówiła też, pytała na początku, tak. Z jakiej medium i tak dalej. Tak. No to może zróbmy tak, że zjedziemy teraz na koniec protokołu. No to robimy ten punkt teraz w ten sposób, że pani teraz pani będziemy panią, proszę panią o powstanie. Pani, nie wiem, kto jest to? Kondratowicz Marta. Marta? Kondratowicz. Kondratowicz. Z? Wolne media. To jest gazeta, tak? To jest portal. Portal. I pani ma dziennikarza. Mam ją przy sobie. To następny raz też proszę ją zabrać. Dobrze, dziękuję bardzo. Wolne media. Czuję się zwiedzać. Marta Kondratowicz brała udział od początku w rozprawie. Ja być może, nie wiem, pani mówiła, być może ja nie słyszałem, być może jest mój błąd. Brała udział w rozprawie i wnosi o zezwolenie tak na utrwalenie, czyli za pomocą aparatu, tak? Zdjęcia, tak. I sąd postanowił, to jest 257 paragraf 1, to zezwolić
przedstawicielce portalu Wolne Media na uchwalanie przebiegu rozprawy za pomocą aparatu fotograficznego. I mamy problem z głową. Bardzo dziękuję. Znaczy, ja powiem, że pani była, to pewnie gdzieś tu zamieszaniu to umknęło. Sytuację. Pani siedziała z tym panem, który poszedł do tyłu i pani też z tym panem poszła do tyłu, bo nie byli wtedy legitymowani. Ja nie chcę się tutaj... Ja rozumiem, bo przymusu siedzenia w pierwszych rzędach nie było dla przedstawicieli prasy. Tylko chodzi o to, co pani teraz mówi, że to nie jest do końca zgodne z prawem. Pani siedziała faktycznie z przodu z panem, ale potem udali się na tył i w momencie, kiedy pan sędzia uznał, że nie mają legitymacji dziennikarskiej, pani siedziała z tyłu z panem. Znaczy to dotyczyło pana, który jest. Natomiast teraz nie przypominam dokładnie. Pani również to dotyczyło? Słucham? Pani również dotyczyło to, że pani ma tam usiąść na publiczność, bo już teraz nie pamiętam, że... No ale to było zamieszanie z tym siedzeniem, prawda? Ja cały czas tutaj stałam przy mediach tych przypisać. Dobrze, krótko mówiąc. Pani oświadcza, że pani taką legitymację dziennikarza posiada, tak? Tak jest. Stawi się pani 12 maja na rozprawę? Nie mogę, nie mam, nie. Gdyby jednak pani się chciała stawić, to mówię też do wszystkich państwa z przedstawicieli mediów, to proszę stawiać się z legitymacjami. Dobrze. Bo to jakby rozwiązuje problem. Ja nie mam przeciwko temu, że przy tych mediów rejestrowali, że to jest, ale musi być moja ręce i nogi. Po drugie, ostatnie zdanie. Założenie partii w dniach, w dzisiejszych czasach jest wręcz niewykonalne. Niewykonalne, tak. Nie ma takiej potrzeby. Uważam, że... A jak pan chce na gminie władzę legalnie przejąć bez partii? Nasza rzeczywistość polityczna jest podzielona na pół. Po jednej stronie jest szeroko rozumiane lewactwo, chociaż nie chcę się do tego przyznać, bo trudno powiedzieć, żeby ludzie z Platformy Obywatelskiej uważali się za lewaków, a jednak nimi są. Dzisiaj w Wysokim Sądzie w Betoniarze słyszałem, że posłanka Róża Thun wdzięcznym ruchem przeszła do Polskę 2.50. Fantastyczna kariera, powiem Wysokiemu Sądowi. Takich transferów jest, wie pan, jedną i drugą stronę mnóstwo. Dlatego, jeśli się upodmiotowimy na dole, no właśnie, to już takich transferów nie będzie. Dobrze, ale ja pan chcę tak wygrać wybory do Sejmu, nie mając jakby tego czegoś, w czym jest pan. Sytuacja, którą trudno wymyśleć, ale sytuacja tak zwana przedfinałowa, powoduje, że ludzie dokonują cudów swoich fizycznych możliwości. Są partie w Polsce, malutkie, legalne, które tylko czekają, żeby je przejąć i eksplodować nimi. I to są nasze partie narodowe, po naszej stronie barykady. Nie ma potrzeby zakładania? Nie ma takiej potrzeby. No i to jest jasne. Natomiast najważniejsze jest potrzeba obudzić w ludziach aktywność polityczną. Tego nie można zadeklarować, tego nie można rozkazać. Ta pandemia, o ironio, pokazała ludziom, bo ta pandemia nas wszystkich bolała, zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę za tą pandemię, pokazała, że władzę trzeba brać, żeby rzeczywistość kreować na własną korzyść, zgodnie z polskim interesem narodowym. Pytanie następne, panie mecenasie? Mówiąc o przejęciu władzy, pan chciał tej władzy dla siebie? Panie mecenasie. I są do sądu. Akurat nie wiem, czy to pytanie jest tak bardzo związane z tym, że to czy dla siebie chciał władzę. Ja rozumiem, bo ja... Też bo dla siebie też można interpretować, także no nie wiem, czy to jest... Ja się nie nadaję... Ja się nie nadaję z racji... Atmosferą w Wysokim Sądzie jest. Z atmosferą jest, bo... No tak, atmosfera, dobrze. Natomiast... To też sygnalizuje, że sąd chciałby uciec od tej atmosfery. Dobra, to czyli żeby jej nie wprowadzać. To ja to co pan zanim to ja nie, ja bym tak nie mówił, natomiast zwracam delikatnie uwagę, żeby nie wpłynąć. Żeby od tej otoczki uciec. Dobrze. Na sali rozpraw. Dobrze, jasne. Proszę pana, czy pan w swoich wystąpieniach, a w szczególności 29 nawoływał, zdarzyło się panu nawoływać do rozlewu krwi, do wojny, popierać wojnę, w szczególności wojnę domową? Wręcz odwrotnie, w moim przemówieniu 29 jest napisane, że ta ustawa doprowadzi do wybuchu wojny domowej, gdy wejdzie w życie. I wtedy taka wojna domowa jest w interesie osób trzecich albo
albo kogoś trzeciego. Jaki był stosunek Pana do takich właśnie sytuacji? Pan prezentował dopiero 29, czy wcześniej gdzieś w jakichś swoich programach? Właściwie to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ja się przyznaję do swojej zamowskiej przeszłości. Nigdy tego nie ukrywałem. Jak się domyślacie Państwo, nie jest to do końca akceptowane. Natomiast państwo polskie, które uważam jest na krawędzi swojego istnienia. I może tak być, że za naszego życia dożyjemy likwidacji państwa, które znamy i powstanie tworu, którego sobie jeszcze do końca nie potrafimy wyobrazić, a który ma już nawet nazwę. Nazywa się to Międzymorze. Będzie zupełnie nowy twór geopolityczny. W Betoniarze w celi usłyszałem posła Ardanowskiego, który jest przedstawicielem PiS-u, mówi, że jest ministrem rolnictwa, który nawołuje nas do tego, żebyśmy zaciskali zęby, żebyśmy ponosili koszty, żebyśmy razem z bratnim narodem ukraińskim zmienili geopolitykę w tej części świata. Drżę na te myśli, ponieważ jest to zgodne z doktrynami amerykańskimi, które prowadzą zdecydowanie do potężnej, już prawdziwej, czerwonej wojny światowej. Życzę za naszego życia może dojść do sytuacji, i powstanie twór zwany Międzymorzem. I jak słyszę o posła Ardanowskiego, abyśmy razem z Ukrainą... Istnieje posła Ardanowskiego z bratnim narodem ukraińskim. To bardzo ważne zdanie jest. I jak słyszę w radiu, Ardanowskiego, który mówi, abyśmy z bratnim narodem ukraińskim stworzyli nową sytuację geopolityczną w tej części świata. Stworzyli nową sytuację geopolityczną w tej części świata, to drżę, powiedział. Tak, drżę, bo to prowadzi do realizacji wszystkich doktryn amerykańskich. Doktryn wojenny. Tak. Proszę Pana, pytałem o to, czy Pan jakąś zna, kiedyś Pani Zawiszy i Pana Olszewskiego, w kierunku, o którym pytanie to wybrzmiało pytanie. Czy Pan taką aktywność kojarzy z innymi posłami? Oprócz Pana posła Brama, powszechnie jest znanego. Tak jak wyłamujące się z tej zmowy. Czy pan kojarzy taką aktywność innych posłów? W tym sensie, a to ma związek z którymś zarzutem? No, Wysoki Sądzie, z pierwszym oczywiście. Z pierwszym, bo w zależności od tego, jak Pan to widzę, żeby zaangażowani. Wysoki Sądzie, ja zapoznałem się z tym protokołem z posiedzenia tak zwanej Komisji Zdrowia. Z tym senowym, który jest akta, tak. Tam jedynie jeden poseł Szopiński. Nawet nie mówi, że się czegoś boi, tylko mówi, że trzeba sprawdzić, co tam się dzieje, czy aby nie ma zagrożenia. Na to mówi poseł Latos, że jakby nie wspiera tej wrażliwości posła Szopińskiego, czy tam nadwrażliwości, tylko powiada, no może nie robiłbym tu reklamy tego typu wystąpienia. I planują obaj panowie, że nastąpi jakieś odroczenie do posiedzenia Komisji Zdrowia. Ale z tego powodu nie nastąpiło. Do następnego dnia. Ja no nie nastąpiło z tego powodu, bo... No tak, teraz jak się ma to pytanie? Wysoki Sądzie, no bo ci posłowie... tak to muszę nazwać, udawali ludzi bezrozumnych przez 2 lata. I na razie... Pana wypowiedź, że jeżeli oni to uchwalą, ten akt 1981, to ja, Wojciech Olszański, znany w internecie jako Aleksander Gabonowski, chcę ich zabić. To i z tego Pan ma zarzut. Ja się zastanawiam. Zarzut jest
Nie dlatego, że ktoś się tego przyzwyczaił. Wywierał wpływ. Oczywiście. Sama wypowiedź, tak? Tak jest, tak. To jest sens tego zarzutu, a nie, czy ktoś się go wystraszył. Ja to wiem, oczywiście. Sam fakt czegoś, co nazwiemy z boku wywieranie wpływu, już wystarczy. Dokładnie tak. Teraz ja mam pytanie o tym właśnie posłów innych właśnie do tego. Tak. Wysoki sądzie, no ma się w taki sposób, że pan tłumaczy to i ja też kiedy mogłem, tak to przedstawiałem, jako pewien głos rozpaczy, jeszcze wydatki może niekoniecznie są... I teraz pan Rozkoczański się dopowiedział. Tak, tak. I jako działanie w stanie wyższej konieczności. To też pan, bo już teraz, nawet na etapie co do tego. Tak. I jeżeli mówimy o stanie wyższej konieczności, no to będzie na pewno sąd, jeśli zechce o tym w ogóle poważnie rozważać, to na pewno sąd będzie zadawał sobie pytanie, czy taki stan wyższej konieczności był, czy nie. Może to jest takie, nie wiem, dmuchanie na zimne albo czepianie się. Stąd pytanie o to, czy pan zna jakąś aktywność tych ludzi, żeby ten obłęd przerwać. To wszyscy to wiemy. Ja nadal nie widzę związku, natomiast szanując prawo do obrony i tutaj pana pracę, ja pozwolę zadać to pytanie. Dziękuję, wysoki sądzie. Aczkolwiek sygnalizuje, że ja nie widzę takiego jakiegoś związku. No, ale proszę łaskawie tylko dostrzec to, że do dzisiaj nikt z tych ludzi nie ma postawionych żadnych zarzutów. Nikt nie pyta się 17-osobowej rady medycznej powołanej zarządzeniem pana Morawieckiego o ich koneksję z firmami farmaceutycznymi. Nikt się nie pyta o to, co pani Bygnała słusznie dostrzegła, że trzeba będzie 72 miliony testów rocznie przygotować, żeby... I to wszystko pozwane za nas... I nikt tych ludzi nie ściga. Dobrze, rozumiem. Natomiast rzeczą sądu tego tutaj na tej sali jest rozstrzygnięcie. Yes. Czy zarzuty sformułowane przez prokuraturę, mówię przez prokuraturę, bo niektórzy mogą odpowiadać, że to pani prokurator, która jest na sali. Też tak to określam, jest taki pani prokuratura. To jest nieprawda. Czyli mamy akt oskarżenia sformułowany przez prokuraturę i cztery zarzuty, które są postawione pana klientowi, czyli panu Wyszyńskiemu, są zasadne czy nie. Są tutaj, nie będzie się zastanawiał nad wszystkim złem tego świata. Tak? Mamy akt oskarżenia i musimy rozstrzygnąć. Ale i wydać jakieś orzeczenie. Bo ale też nie jest to przypadek jakiś laboratoryjny, że my mamy to inaczej, że sąd będzie to rozstrzygał w oderwaniu od realiów tamtego czasu. Realia? Jestem przekonany, że sąd nie potraktuje ich obojętnie. Realia tak, polityka nie. Naprawdę. Nie polityka. Ja wiem. Sąd nie interesuje. Ja też nie w tym kierunku zmierzam. Chodzi mi o konkretne działania tych ludzi. Proszę też wierzyć. Sąd w tym sprawie prowadził sprawy różnych osób z różnych opcji i starał się, żeby nikt nie miał wrażenia, że jakieś preferencje tutaj są, albo kogoś trzeba specjalnie z daleka, albo specjalnie wymienić. Jestem jak najbardziej daleki od tego i staram się, panie prezesie, żeby też publiczność, która również tutaj jest i nie wie, dobrze obserwowany jest ten proces, nie miała wrażenia, że to jest jakiś proces. Padło takie też stwierdzenie, proces polityczny, co nieco mnie, może to jest akurat, nieważne, że mnie to jakby dotknęło jako prowadzącego, natomiast, tak jak powiedziałem, polityki tutaj jak najmniej. Ja bym już o nim uciekł, bo taka to jest sprawa, ale to, jak najmniej. To ja się przyznam, no przecież ja w zażaleniu, tak to określiłem w sądzie apelacyjnym w Gdańsku, od tego zacząłem, że nigdy nie spodziewałem się, że będę w procesie politycznym miał klienta więźnia politycznego, za którego pana uważam. To nie znaczy, że chcę w ten sposób dyskredytować sąd czy panią klientę. Ja wiem, że nie jest to pana zamiarem, natomiast prowadząc tę obronę, ja nie wnikam, bo to jest jakby, to jest zupełnie nie moja sprawa, natomiast proszę wziąć pod uwagę, że tutaj będę do tego dążył, żeby w tym procesie ograniczyć tą politykę do minimum. Jasne. Choć od niej nie uciekniemy w jedną. Trochę się ciężko będzie z tym ogarnąć, ale jak sąd będzie zwracał uwagę, to ja będę... Ja nie chcę zwracać uwagi, bo to też od razu może być wrażenie, że jest to nic, co torpeduje się. Ja tylko mówię, uciekajmy wszyscy tutaj od polityki jak najdalej. Tak, ale wysoki sądzie, to jest tak, że oczywiście nie mamy przecież procesu opartego na innych przypadkach, ale przecież tak jak w zażaleniu sobie pozwoliłem wywieźć. Ileż my mieliśmy w przestrzeni publicznej wypowiedzi
co najmniej drańskie, żeby nie używać określeń, za które nikomu włos z głowy nie spadł, a nawet nikt się do tego nie przymierza. I w tych okolicznościach nie mogę o tym mówić inaczej, myślę o więźniu politycznym, gdy pana ścigano za... Znaczy nie rozumiem sens, że są osoby zaangażowane politycznie, które zdaniem pana mecenasa dopuszczają się różnych haniebnych rzeczy, ale proszę przyjąć do wiadomości, że sąd, który tu prowadzi tą sprawę, nie jest organem ścigania. To jest organ, który musi rozstrzygnąć, czy pana klient jest winien, czy nie. Tak, Wysoki Sądzie. Nie jest to czoła łatwa, proszę wierzyć. Wiem, Wysoki Sądzie, to jest najcięższa rola na sali, to za stołem z łańcuchem, wzorem na piersi. Ale dlatego chcę to przeciwstawić, pana wypowiedź, która być może mogłaby kogoś zabolić, bo jak się okazuje, pani Marcelina dostała pytanie, czy się czuje pokrzywdzona, to ona wtedy doszła do wniosku, że się czuje pokrzywdzona. Ale nie to wypowiedzią, która mamy tutaj jeszcze odrębną wypowiedź. Tak, oczywiście, naturalnie. Ale to myślę, że to nie jest obojętne. Wypowiedź pana i teraz dokonania tych ludzi, a właściwie ich całkowita bierność i bezmyślność tych zachowanych złem. I dlatego o to zapytałem, czy pan zna jakiś przypadek konstruktywnego działania tych ludzi i przeciwstawienia się temu, przepraszam, tak to będę nazywać, oględowi wyletnie. Panie mecenasie, Wysoki Sądzie. Otóż pana posłana. Nie znam żadnych przypadków, powiem więcej. Jako człowiek o średniej inteligencji, który oglądał telewizję i widział salę sejmową. Aby zapobiec temu uwodowi. Obrady sejmu, tak? I patrzyłem na ludzi, którzy przecież reprezentują elitę narodu, którzy wszyscy mają na twarzach maski, które maski nie chronią przed niczym, są tylko psychologicznym narzędziem odświeczania społeczeństwa. Widząc osób siedzących w maskach na sali obrad, bo na urodzinach redaktora z radia. Ale skończmy ten moment. Tak, tak. Oglądając obrady sejmu, widząc osób siedzących w maskach, to czułem się upokorzony i nie miałem wątpliwości, że ci ludzie doskonale wiedzą, że te maski przed niczym nie chronią, ale mieli je na obradach sejmowych na twarzy, aby tym wizerunkiem wywierać wpływ na społeczeństwo. Skoro poseł ma maskę, to nie może być kłamstwo. Ale prywatnie w restauracji sejmowej nikt z nich maski na twarzy nie miał. Dobrze, panie Stasie, to jeszcze pytanie. Jak pan przewiduje, ile czasu panu zajmie jeszcze? Chwilę, może pan raz. Gdybyśmy mieli temat już przerwanie, tak? Tak, bo gdzieś tam te pytania, patrzę, gdzieś poleciały w międzyczasie, czy pana zobaczę, czy organizacyjny, dlatego że mamy tutaj też... To zapytajcie, czy nas kończymy? Myślę, że tak. Tak? Tak, sądzie, gdzieś tam mam też... To pana pytanie. Kończymy, to zapytajcie, czy się? Jestem do dyspozycji. Jeśli pan dostrzeże możliwość na kolejnym terminie, to jest pan tylko. No tak, ja też od razu też pana poproszę, pan, bo tego też nie mówiłem do tej pory. Każdy chwili może składać wyjaśnienia. Każdy chwili może zadać pytania. Co więcej, może pan składać wnioski dowodowe. I te wnioski dowodowe będą mogły złożyć raczej szybciej niż później, powiem tak nieprawniczo. Dlatego, że jak tam się pojawia później, sąd może to oddalić na podstawie tego, że jest to działanie na przewlekłość procesu obliczone. A także w pierwszej instancji powinny być wszystko powołane dowody, bo druga może wtedy to wszystko, jeśli dojdzie w ogóle oczywiście do drugiej instancji, oddalić też. Tak? Także takie pouczenie. I takie oczywiście wyjaśnienia zawsze pan będzie mógł złożyć. To jest
myślę, że jest taki właściwy czas, żeby zasygnalizowało to. Są to mój zamiar dziś. Wiem, jakie realia funkcjonuje, jak rozstrzygnął sąd apelacyjny, ale szykuję się, że tak powiem, z wnioskiem dzisiaj o zmianę środka zapobiegawcze. Czyli kończymy na chwilę obecną wyjaśnienia? Myślę, że możemy skończyć. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wysoki sądzie. Oczywiście, że nie chcę tu być. Są przyjemniejsze miejsca. Daję sobie tego sprawę. I mógłbym udawać, mógłbym uderzyć w swoje wykształcenie artystyczne i powołać się, że to wszystko, co się zdarzyło, to był żart, to był performance artystyczny, to była sztuka. I proszę mi wierzyć, że wszyscy ludzie, którzy byli na rynku w Bydgoszczy, potwierdzili mi to. Że są koneserami sztuki. Tak, że są na spektaklu ulicznym. I jest taki przepis, że nawet jeśli zachowanie wypełnia, tak pani wiedzą, jeśli się to mówi, czy... Namiona przestępstwa. Tak, tak, ale jest dziełem artystycznym, jest sztuką, to nie jest przestępstwem i tak dalej, i tak dalej. My zapomnieliśmy dzisiaj w maju o tych emocjach, które były tam w styczniu. Bardzo dobrze, bo trzeba żyć do przodu. Natomiast gdyby nie wybuchła wojna na Ukrainie, to władza z opozycją szłaby w tę pandemię, bo to jest fantastyczne narzędzie do kontrolowania społeczeństwa. Żadna władza nie może sobie odmówić tego, żeby społeczeństwa nie kontrolować i nie ukierunkowywać ku swojej korzyści. Nie ma takiej władzy na świecie. I mógłbym w to uderzać. Ale mam 62 lata. A ciągle wraca do tego. Wracam do tego, bo... To nie jest żaden wiek. Nie. Proszę Wysokiego Sądu. Statystycznie, zawsze to mówię, mam przed sobą 9 lat życia. Statystycznie wie pan, ile ma nóg właściciel, który wyważa psa? Ile mają razy statystycznie? O 3, tak? A pozwolę sobie na ten żart, to jest bardzo... Czy Wysoki Sąd wie, ile ma nóg koń kawalerycki? Nigdy, że tak powiem, nie przechodziłem po konie. No, jeśli Wysoki Sąd pozwoli na ten żart odprężający, to koń kawalerycki ma tak. Dwie przednie, dwie tylnie, dwie prawe, dwie lewe. Więc ja to wszystko nie mówię. Ja bym się tego wieku nie czepiał, statystyki też bym się nie czepiał. I kończąc, zanim zaczniemy do testu, żeby pana bardzo rozmawiać. Jestem człowiekiem politycznym. Nie ukrywam tego. Polityka mnie pasjonowała od zawsze. Był nawet taki czas, w 1989 roku miałem 30 lat, że mogłem do tej polityki wśliznąć się jak owsik i świetnie sobie funkcjonować. Nie zrobiłem z wielu powodów, z lenistwa, miałem inne plany, ale nie mogę pozwolić na to, żeby ludzie, którzy pandemia obnażyła ich wyjątkowo podły charakter. Wyjątkowo podły. I cały ten Sejm, który jest z okresu pandemicznego, postrzegam jako zbiorowisko bandytów i gangsterów. I nie mogę tu żnąć artysty. Trudno. Muszę się tak zachować, że jak będę umierał, to nie będę się siebie wstydził. Nie daruję tym ludziom przemilczania, udawania głupa. Nie daruję tym ludziom. Będę tych ludzi do końca życia wspominał jak najgorzej i będę się nimi brzydził. Ale czy nie daruje, to oznacza, że pan chce ich zabijać? Nie, panie mecenasie. A już mówi wielokrotnie, że wiatałeś. Gdybym chciał to robić, to prawdopodobnie bym to zrobił, bo są na świecie ludzie, którzy chcą kogoś zabić i to robią. W Gdańsku jeden człowiek chciał zabić pana Durkowskiego. Czy jak się nazywa? Adamowicza. Adamowicza. Aha, przepraszam. Panie Durkowicz to jest... Pomyliło mi się, tak. I to zrobił. W ogóle o tym nie mówiąc nikomu wcześniej. Rozumiem. Więc oglądając wrócę do znakomitego, klasycznego dzieła filmowego Zabójstwo piłą mechaniczną, część 16, to
właściwie powinno się producenta tego filmu i reżysera też wskazać, bo... No, to pan wspomina w pierwszej części, rozumiem. No. Na samym początku też. Tak jest. Wszystko? Na dzisiaj? Tak się nam wydaje. Tak. No proszę usiąść. Wnoszę zmianę środka zapobiegawczego w stosunku do pana Wójcia Karczyńskiego, ponieważ ustawa pozwala mi to robić w każdym czasie. Wiem przecież, jak są uzasadnione orzeczenie po przedłużeniu. Wiem, jak są w drugiej instancji uzasadnione orzeczenie, które nie uwzględnił mojego zażalenia. Ale cały czas uważam, że są przesłanki ku temu, żeby sąd być może zweryfikował swoje stanowisko i stanowisko sądu apelacyjnego, jednak zmienia środek na środek wolnościowy. Mój mandat nie chowa twarzy, nie chowa nazwiska, nigdy się nie chowa. Te wypowiedzi, które miał, które są określane, o tym będę pana jeszcze pytał, jak są zwolnieni na takie pytania na następnym terminie. W akcie oskarżenia jest wskazanie, że pana wypowiedzi były agresywne, w związku z tym należy przyjąć, że to założenie, z jakim są potraktowane te wypowiedzi, że to była groźba pozbawienia życia, że będzie zniszczone, bo pan mówił agresywnie. Tylko proszę Wysokiego Sądu, pan ma na swoim sumieniu zero zgonów. I trudno panu przypisać, żeby chciał pan to zmienić. Nie ma żadnych postępowań rzetelnych prowadzonych, które by się o to opierały, jakąś agresję. No mamy informacje o tym, że wobec jakiegoś obywatela Białorusi z uwagi na jego narodowość jest prowadzone postępowanie, tylko cała prawda, żeby miała miejsce, to trzeba było wypowiedzieć, że ten obywatel Białorusi mojego mandanta zaatakował, tylko dostał odpór. No to jest rozwinięta sprawa dołączona do sprawy w Kaliszu, tak? Tak jest. Nie, w Bydgoszczy. W Bydgoszczy, ale prowadzi go prokuratura w Kaliszu, z tego co ja się zorientowałem. Tak, jest mowa o tym, że ona jest dołączona. Ja w tym momencie nie mam głowy dokąd, ale wiem, że jest dołączona do innego postępowania. Ale to jest sytuacja dość prosta. Pana, jak to chce ktoś odbierać jako agresję, to musi tego przecież słuchać. Ale w każdym razie mamy zero zgonów. I mamy te gładkie wystąpienia. Panów i pan często w karaturze, często pod krawatem, może jak to niektórzy żartują, nawet niebrzydko pachnących. I mamy te ich wystąpienia, albo to ich milczenie, które ma balans 2000 zgonów i tą tragedię i nieszczęście rodzin, w których dzieci odbierały sobie życie dużo częściej niż do tej pory, bo tak Polska była krajem przodującym w Europie w tamtym czasie. Więc myślę, że jak popatrzymy na to w taki sposób, to wypowiedzi pana Olszańskiego nie można traktować jako takie, które zagrażają czyjemuś życiu i zdrowiu. Nawet jeśli przyjąć, że to były wypowiedzi w jakimś fervorze sytuacji, na wiedzy, być może można dojść do wniosku, że mogły mieć inną treść. No ale przecież nie jest tak, że nie wolno pewnych granic przekroczyć, albo za każde przekroczenie granic trzeba trafiać do więzienia, albo trzeba się spotykać z wymiarem sprawiedliwości, dlatego że przecież pan Andrzej Duda, kiedy nie był jeszcze prezydentem, otrzymał pytanie, czy zna wiersz swojego teścia, pana Juliana Korychonzera, który budzi kontrowersję. To jest taki wiersz, który mówi o pogromie kieleckim, nazywa się Doktor Kahan. I w tym wierszu jest mowa o tym, jak to polscy żołnierze z orzełkami na czapkach rozbijają żydowskim dziewczynkom główki rurkami na odlew. Jest to było wyjątkowo, proszę mi wybaczyć, ale muszę tak to nazwać, wyjątkowo łajdackie sformułowanie. Mimo to pan prezydent Duda zapytany o to sformułowanie wskazał, że to jest wizja artystyczna i autor czy poeta ma prawo do takiej wizji artystycznej. Chyba ma, bo nikt się z tego problemu nie robi. Więc jak słucham wypowiedzi pana Wojciecha Olszańskiego z tego nagrania, gdzie pan mówi, to pani Marcelinę Zawiszę, jak to się zwraca tym słowem na K, pewnie bym nie użył, ale potem mówi, rozbudujmy jej tę palkę na obie, ale nie mogę. To gdzie to jest w Wysokim Sądzie groźba, jeśli pani Marta Lembart by była ścigana za to, że powiedziała ten gnój Kaczyński i zwróciła się do funkcjonariuszy policji, czy jest ktoś odważny w tej groźnej służbie, kto ma broń. To najwidoczniej tak można.
kiedy teraz ostatnio pan Wielczyk mówił o ministrze sprawiedliwości, że jest zen, to najwidoczniej też tak można. Kiedy Paweł Kukiz wyśpiewał sobie sejm przez to, że śpiewał, jak ja was tam tacy pochodzący nienawidzę, ja to was bym skałami. I ja sobie zestawiam te wypowiedzi z wypowiedziami mojego mandata, wszystkimi tymi inkryminowanymi. W czym one są gorsze? W czym mogą łatwiej powodować niepokój, a tym bardziej jeszcze, że on jakieś groźby, że on mandat jakieś groźby spełni, niż te wypowiedzi, które przytoczymy. One przecież w niczym nie są gorsze od tych wypowiedzi. Natomiast różnica jest taka. Te wypowiedzi pani Lepak, piosenka pana Kiza, że o panu Wałęsie do Cęckiewicza będziesz wisiał i tam pod łobuzów gorzy, one mają w internecie o około 1 milion osób. 600 tysięcy, 200 tysięcy. Na różnych portalach w Kukiza wychodzi około 1 miliona. Ale przecież trzeba dodać do tego koncerty, na które jeździ i płyty pewnie z tymi koncertami, które sprzedawał. Jaki zasięg był wypowiedzi mojego mandata, gdyby nie to, że dzisiaj było trochę dziennikarzy mainstreamowych na sali, którzy się tym bardzo zainteresowali, ale się nie zainteresowali tymi zgonami, tymi samobójstwami tych dzieci. Więc zastanawiam się, dlaczego tak jest to rozbuchane. Słusznie sąd, wykonując swoje powinności, zadaje te pytania mojemu mandatowi, jakby się czuł on, słysząc takie wypowiedzi pod swoim adresem. To jest prawda. Dopóki nam ktoś tam kostek nie kopie, to nam się wydaje, że to jest taki bezbolesny kontakt z drugim człowiekiem. Ale ja sobie od razu zadaję pytanie takie. A czym się kiedy straszyć, jeśli się nie nasiąga rzeczywistości? Bo przecież pan Olszewski jest znany z tego, że wywrócił posła Suskiego w Sejmie, stosując chwyt praw magii, bo on tam jakiś czas był krat magę trenował. Stosując chwyt krat magii, czy krat magii, czy nie krat magii, ale leży poseł Suski ewidentnie, leży po tym, jak go poseł Olszewski łapie za lewą rękę i to po prostu rzuca przez biodro. Pan poseł Olszewski nie miał problemu, żeby kłamać w telewizji publicznej i powiedzieć, że on stanowczo żadnego ruchu nie wykonał i żadnego takiego zachowania wobec posła Suskiego nie zrealizował, natomiast to poseł Suski był pijany i poseł Suski go z pięściami zaatakował. Jest to duża dowolność. Ja co innego widzę w internecie z filmu, co innego słyszę, jak słucham pana Olszewskiego. Proszę, żeby sąd rozważył, czy jest to rzeczywiście osoba tak sprawiedliwa i tak wiarygodna. Bo przecież też nie będzie sobie rozpoznawał tego. Bo też przecież sąd nie będzie rozpoznawał tego w oderwaniu od rzeczywistości. Nie mamy laboratoryjnego problemu do rozwiązania. Mamy konkretne osoby. A zmierzam do tego, czy rzeczywiście należy przypisać panu, że te zarzuty, nawet gdyby przyjąć, że one są, że tak powiem, nie do wyjęcia, to się mówi. To są tego rodzaju, że pan musi za to siedzieć w więzieniu. Być może pan musi ponieść odpowiedzialność karną. Być może tak powinno być, ale czy on ma to rzeczywiście mieć tak wywrócone sprawy życiowe i osobiste? I ostatnia kwestia, ponieważ sąd apelacyjny, kiedy przytaczałem taką korespondencję, która się wywiązała najpierw między mną a panem prokuratorem w Kaliszu, ponieważ był problem taki, że jest taka organizacja, która zajmuje się donoszeniem ludzi, którzy mają inne poglądy niż ona. To ta organizacja donosiła do policji, że pan Olszewski występuje na wiecach publicznych w różnych miejscach kraju. Ja się wtedy zwróciłem do pana prokuratora, żeby złagodzić sposób stosowania dozoru, albo żeby wypowiedział się, czy pan nie może takiej aktywności realizować, skoro ją realizował wcześniej. I pan prokurator wskazał, że on nie ograniczy tego dozoru, natomiast zgadza się z moim poglądem, zresztą z takimi kilkoma orzeczeniami, że ten dozór nie może tak funkcjonować, że on zniszczy całe sprawy życiowe i się nie będzie uderzał, bo wtedy będzie miał postać szykan. Pan prokurator ten pogląd zechciał podzielić, ale okazało się, że dwa tygodnie później o to samo pytała Komenda Policji w Warszawie, pytała też Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy w Kaliszu w sposób bardzo lakoniczny, ale niezwykle, że tak powiem, treściwie, powiedział się, że oczywiście w sprawach bieżących realizowanych przez pana do tej pory to ograniczenie
w tej sprawie się nie kieruje. No, ja mimo to usłyszałem w sądzie apelacyjnym, że pan musi że pan tego dozoru nie realizuje i dlatego między innymi to jest asumpt do tego, żeby mieć tymczasowe aresztowanie w tej sprawie. To proszę, żeby sąd też na to zwrócił uwagę. Pan realizował dozór w sposób wzorowy. Pan się zgłaszał na dozór, zanim jeszcze były dokumenty w policji w Warszawie i pan nigdy tego dozoru nie złamał. Natomiast oczywiście jeździł po kraju, występował wiedza, bo to samo robił przez kilka lat wcześniej. Więc tego związku nie ma. To jest osobą zdyscyplinowaną, ale potrzebny został przedstawiony przez sąd apelacyjny jako osoba niepoprawna, która ma zamiar spokojnego rozstrzygnięcia sądu. Pan nie ma zamiar rozstrzygnięcia sądu. Chce się do nich stosować i do tej pory to robi. Myślę, że jest to uciążliwość, nie zasada. Pan nie ma interesu w tym, żeby unikać sądu. Pan nie ma interesu w tym, żeby zostawać anonimowy albo żeby się ukrywać, bo pan nie grozi nikomu żadnym pozbawieniem życia. Pana wypowiedzi były oczywiście pieczne, jeśli chodzi o język i były wypowiedziami bardzo stanowczymi, ale naprawdę nie miały postaci groźby oczywiście, czy nawet zachowali pani Martyninę Zawiszyn. A ona jakkolwiek stwierdziła, że jej koleżanka z Gazety Wyborczej powiedziała, że takie coś jest, no a jakże, kto by mógł szczuć tak pięknie, to dopiero na informacje od policji, że takie nagranie jest zabezpieczone, że na tym nagraniu są takie wypowiedzi i pytanie wprost, czy pani się czuje zagrożona, czy pani chce ścigania, to pani w pewien sposób stwierdziła, że mogą jej słupki trochę popić, bo zawsze ofiary są popularniejsze. I takie coś mamy. Wysoki sąd. I to jest. Dlatego proszę, żeby sąd właściwie rozstrzygnął kwestię zgodnie z moim wnioskiem, że pan nie stanowi żadnego zagrożenia dla nikogo, a realna kara, która panu grozi, nie powinna być tylko dlatego identyfikowana, że tam jest główne zagrożenie do 10 lat. No jest. Ale realia to jest tak. Wszystko jest. Jeszcze chciałem. Kiedy stałem w sądzie okręgowym w Kaliszu i byłem zwalniany z aresztu tymczasowego, pan sędzia powiedział wyraźnie, że dwa razy w tygodniu dozór na policji i zakaz opuszczania kraju. Zapytałem w obecności pana mecenasa, czy jakieś inne obostrzenia są. Nie ma żadnych. Natomiast padam ofiarą takiej organizacji, która się nazywa Ośrodek Monitorowania Zachowań Nazistowskich i Ksenofobicznych, która kropi mnie po Polsce, wiem to od policjantów. Zanim jeszcze pojawiłem się na manifestacji pod Zachętą w Warszawie, w której mieszkam przecież, to już komisarz policji zabezpieczający wydarzenie pod Zachętą 16 grudnia wiedział, że ja złamałem warunki zwolnienia tymczasowego. Ja się tutaj nie skarżę, natomiast nie złamałem, żeby sąd wysoki wiedział, nie złamałem żadnego warunku zwolnienia tymczasowego. Ja mam pytanie. Tak, że tylko panu toczy się to postępowanie i to w Kaliszu. Tak jest. Coś jeszcze? Jest to gdzieś w Polsce? Tak, wysoki sądzie. Na jednym nagraniu, tutaj mam dokumenty, na jednym nagraniu, zapytam się tak może obcesowo, proszę mi wybaczyć. Sąd ma świadomość, że to jest Bill Gates. Proszę wybaczyć. Więc proszę sądu, od paru lat moja żona znała piękny angielski. Czytała, słuchała. Bill Gates od wielu lat stworzył taką konstrukcję psychiczną pod tytułem Złoty Miliard. To przecież jest bardzo poważny człowiek, więc jest właściwie właścicielem świata. A na jakąś sprawę z tym związany? Tak, tak. Gdzie się toczy? W Warszawie. Na jakimś etapie? Na etapie... Rozumiem, że dlaczego występowania, tak? Czy już w sądzie? W sądzie, ale chcę powiedzieć. Bill Gates chce zamordować 6 miliardów ludzi i mówi to wprost. Mówi, że na świecie powinien zostać złoty miliard. Ja powiedziałem w swoim programie artystycznym do braci Amerykanów, zabijcie Billa Gatesa. Jeśli, chyba że Bill Gates żartuje, to wtedy go nie zabije. Bo to może być taki żart, że wymordować 6 miliardów ludzi. Teraz tym, co powiedziałem, ktoś najpierw coś zrobi, a potem nie zrobił, czy to. Na tym polega. Proszę sądu.
Ośrodek monitorowania zachowania rasistowskich jest przekonany, że chce zabić Billa Gatesa. Taką mam sprawę. Udaje, że jest przekonany. Czyli są trzy postępowania. Tak. A jeszcze, jeśli Wysoki Sąd pozwoli. Sprawa tego Białorusina, która się odbyła w Bydgoszczy. Bo to bardzo ważne. Ona jest dołączona do Kaliszu i nie ma jeszcze w sądzie, ona jest na takim przydomku. Ale to też rzutuje na mnie, że pobiłem biednego Białorusina. Ale nikt nie stwierdził tego. Aha. Nie jak jest to? Wina stwierdzona, prawo. Czytałem. Jeszcze człowieka uznaje się za niewinny. Chwała. Dlatego pan nie musi takich rzeczy mówić, bo akurat to prawo sąd zna, nie ma wyroku. Ale to też rzutuje na moją osobę. Jest tak zwane domniemanie niewinności. Tak. I ono nie powinno rzutować, a już na pewno nie w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Może mamy swoją stronę i to dlatego pytam, no właśnie sąd musi zastanowić nad tym wnioskiem i musi znać pana sytuację. Ale w wysokim sensie, ono się, moje wątpliwości przyjęła z tego, że sąd okręgowy w Gdańsku stwierdził, że łamie warunki zwolnienia warunkowego, że napadł na biednego Białorusina tak, i tak. Nie jest to warunkowe zwolnienie, bo pan wnioskuje. No, przy dozoru, przy dozoru, przepraszam, do dozoru. Dobrze, panie prokurator. Ja jeszcze odnośnie tego, co sąd pytał. Z mojej wiedzy, którą miałam udział w trakcie prowadzenia tego postępowania przygotowawczego, to nie są postępowania, toczą się jeszcze dwa, ale one są też na etapie jeszcze postępowań przygotowawczych, na etapie in rem. Pan Olszański nie ma zarzutów, to jest postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Mokotów i tutaj z tego co widzę, Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście. Ale to może nie ma pan statusu? Nie, to są tak. A co do wniosków? Co do wniosków ja proszę o uwzględnienie i o wasze stosowanie z uwagi na to, że moje pytanie na zaraz nie odpisałam, dla których to jest tymczasowy areszt został zaproszony. Panie Sasie, pytanie. Jak rozumiem, strony będą domagały się bezpośrednio przesłania tych dwóch osób, tak? Na rozpraw. Pytam też, no bo też chcę rzeczy jako zaplanować. Wiem, że sąd planuje w godzinie 13. Tak, to będzie 13, bo potem jest następna rozprawa. O 13 musimy skończyć 12, dlatego że ja prowadzę następną sprawę. Dobrze. Sam postanowił na podstawie 253 paragrafu. Nie uwzględnić wniosku obrońcy. Albowiem przesłanki do realizacji podstaw zastosowania, a następnie przedłużenia tymczasowego aresztowania w chwili obecnej sama przypomina. W sprawie nie zostali jeszcze przeczytani świadkowie, co ma odbyć się 12 maja 2022 roku. Co powoduje w chwili obecnej stosowanie najsurowszego środka zabiegawczego? Przyczyn, dalsze jego stosowanie, sąd rozważy w dniu 12 maja 2022 po przeprowadzeniu zaplanowanych czynności procesowych. Krótko mówiąc, mamy ustalone dwa terminy, dzisiejszy już uległ zakończeniu i mamy za tydzień. W zamierzeniu sądu za tydzień powinien być ostatni termin rozprawy, aczkolwiek no może się zdarzyć tak,
nie zabrał. Ale i teraz właśnie do tego nawiązuję. Jeżeli będzie problem z przesłuchaniem świadków na tym terminie, to sąd nawet urzędu rozważy, czy dalej stosować tymczasowe aresztowanie. Dlatego, że tutaj będziemy mieli sytuację taką, że jeżeli powstaną problemy niezależne jakby ani od oskarżonego, ani od sądu, to sąd się zastanowi nad tym, czy konsekwencje tego samo rzeczy ma ponosić oskarżony. Konsekwencje, a może jest tutaj najdroższego rzeczy bezpieczeństwa. To jest jakby jasne, zrozumiałe? Jasne, zrozumiałe. Czyli, krótko mówiąc, za tydzień rozprawa kolejna i zastanowimy się, w zależności od jej przebiegu, co dalej. Natomiast ja tutaj też analizuję taką rzecz, że no, też sąd będzie brał pod uwagę to, czy nieprzeprowadzenie tych czynności w czynie niezależnym będzie, jaki będzie miał wpływ na stosowanie tego środka zapobiegawczego. Na to postanowienie, które przed chwilą musimy to nie przysłuchać. No nie słyszy, bo to jest. Tak, natomiast tak jak powiedziałem, wrócimy na pewno do tego tematu za tydzień po tym, co się wydarzy. Zobaczymy. Czy jakieś pytania? Nie. Do zobaczenia za tydzień. Czyli pytań nie ma. Dobrze. Publiczności dziękuję też za przybycie i za, przynajmniej w tym składzie, za umożliwienie, no może nie to, że złe słowo, ale żeby nie było zakłóceń w przebiegu rozprawy. 12 jest termin kolejny. Jest jasne, co trzeba zrobić, żeby nie ktoś się zjawił, tak? Majściówki to też tak samo jak ten termin obowiązuje. Od której już to jest na dzisiaj wszystko, chyba że jeszcze zapytania. Tak, nie sobie przypomnij na schoda. Dobrze, jeśli ktoś kogo musi wziąć, jak to zrobi, to proszę napisać. 9.30. 9.30. Tak.